Poznałam Krzysztofa na jednym z letnich festiwali sztuki, gdy miałam 20 lat. To było takie zwykłe wydarzenie, które niespodziewanie zamieniło się w coś wyjątkowego. Zgubiłam się w tłumie, a wtedy zobaczyłam go po raz pierwszy. Miał przystojną twarz, a jego pewny uśmiech sprawił, że zapadł mi w pamięć. Siedzieliśmy obok siebie na trawie, przy dźwiękach koncertu, który grał na scenie. Wtedy to Krzysztof postanowił nawiązać kontakt. Hej, czy często uczestniczysz w tego typu festiwalach? Zapytał, patrząc na mnie z uśmiechem, który podbił moje serce. To było jakby los zetknął nas na tej trawie i ja poczułam się przyciągnięta do niego od pierwszego spojrzenia. Nasze spotkania stawały się coraz częstsze. Krzysztof był wyjątkowym dżentelmenem, który zawsze potrafił dostarczyć rozrywki. Jego umiejętność flirtowania była godna podziwu, a jego urok przyciągał uwagę innych kobiet. Często go zauważałam, jak rozmawiał z innymi, ale zawsze uspokajał mnie, mówiąc, że to tylko przyjaciółki. Mijało kilka miesięcy, aż nadszedł ten niezapomniany wieczór nad jeziorem. Stał na brzegu, trzymając w ręku bukiet kwiatów, a uśmiech na jego twarzy był bardziej wyrazisty niż kiedykolwiek wcześniej. Emilio, jesteś najwspanialszą osobą, jaką kiedykolwiek poznałem, powiedział, schylając się na kolano. Czy chcesz zostać moją żoną? Poczułam się jak w bajce. Wydawało się, że Krzysztof naprawdę się zmienił, że zamierza osiedlić się na dobre. Zakochana w nim od pierwszego dnia, nie potrzebowałam długiego namysłu. Tak, oczywiście, Krzysztofie. Chcę być twoją żoną, krzyknęłam, a łzy szczęścia zalane moje oczy. Po zaręczynach przeprowadziliśmy się razem, a ja byłem pewna, że mój mąż stał się wiernym i oddanym partnerem. Nie przyszło mi nawet do głowy, że Krzysztof nadal może flirtować z innymi kobietami. To, co odkryję w przyszłości, miało jednak zmienić moje życie na zawsze. Nasz ślub był wymarzony jak z bajki. Spędziliśmy wiele tygodni na przygotowaniach, wybierając idealne miejsce, zaproszenia, menu i kwiaty. Nasza rodzina i przyjaciele byli ze sobą, a atmosfera była niesamowita. Gdy staliśmy na środku sali weselnej, patrząc sobie w oczy i wymieniając przysięgi małżeńskie, czułam się, jakbym była w niebie. To był nasz dzień, na który czekaliśmy tak długo. Nasza miłość była jak spełnienie marzeń, a każdy detal ślubu miał znaczenie. Przeżyliśmy razem te chwile, które z czasem zaczęły przekształcać nas w jedność. Nasz ślub był nie tylko dniem połączenia dwóch osób, ale także dwóch rodzin, dwóch historii, dwóch przyszłości. Po ślubie spędziliśmy naszą miesiąc miodowy na egzotycznej wyspie, oddając się tylko sobie. To był czas, który wzmocnił naszą miłość. Wszystko wydawało się idealne, a szczęście promieniowało z naszych twarzy. Wspólnie odkrywaliśmy siebie na nowo i każdy dzień był kolejnym rozdziałem naszej historii. Po powrocie do domu, nasze życie razem nadal układało się doskonale. Krzysztof od razu po pracy wracał do domu, a ja wyczekiwałam go z niecierpliwością. Razem gotowaliśmy kolację, spacerowaliśmy w parku, a wieczorami oglądaliśmy ulubione filmy. Nasza miłość była głęboka, a przyszłość wydawała się jasna i pełna obietnic. Jednak w miarę jak czas płynął, zaczęły pojawiać się pierwsze, subtelne oznaki, które ignorowałam, wierząc, że to tylko moje wyobrażenie. Początkowo były to drobne nieścisłości w jego planach, nieobecności na spotkaniach rodzinnych i nieodpowiednie tłumaczenia. Wiele razy pytania o jego zachowanie krążyły w mojej głowie, ale zawsze starałam się je zignorować, wierząc, że to tylko moje przesadzone obawy. Krzysztof nadal spędzał ze mną dużo czasu, co sprawiało, że poczułam się bezpieczna i pewna, że nasza miłość jest trwała. Jednak wewnętrzna niepewność rosła, a ja zaczęłam zagłuszać ją nadzieją, że to tylko okres zmian. Nie zdawałam sobie jeszcze sprawy, że nasza przyszłość zaczynała się komplikować, a to, co odkryję w przyszłości, miało odmienić nasze życie na zawsze. Na początku te zmiany wydawały się być niewinne. Krzysztof coraz częściej informował mnie, że wróci później z pracy, że dzisiaj nie ma czasu na wspólne wyjście, bo jest zajęty. Starałam się to zrozumieć i tłumaczyć sobie, że naprawdę musiał zostać dłużej w pracy. W końcu, każdemu może się zdarzyć mieć bardziej intensywny okres w pracy, prawda? Krzysztof nie wydawał się być zdystansowany, a jego tłumaczenia wydawały się sensowne.
Zawsze uważałam go za odpowiedzialnego i uczciwego mężczyznę, więc próbowałam nie podejrzewać go o nic złego. Myślałam, że jestem zbyt podejrzliwa i przesadzam. Jednak z biegiem czasu te nieobecności stawały się coraz bardziej powszechne. Krzysztof zaczął spędzać coraz mniej czasu w domu, a więcej w pracy, co obudziło moje podejrzenia. Wyjaśniał, że ma ważny projekt na głowie, że jest bardzo zapracowany, ale ja już wiedziałam, że to nie tylko praca. Nie mogłam dłużej ignorować moich wątpliwości. Zaczęłam zdawać sobie sprawę, że coś jest nie tak. Nasz związek, który kiedyś był pełen bliskości i wspólnych chwil, teraz stał się chłodny i odległy. Krzysztof przestał być troskliwym mężem, a ja czułam się odrzucana. Miałam wewnętrzne przekonanie, że muszę dowiedzieć się prawdy, choć jeszcze nie wiedziałam, jak to zrobić. To, co było kiedyś naszym szczęśliwym małżeństwem, stawało się teraz tajemnicą, którą musiałam rozwikłać. Pewnego ranka, gdy słońce dopiero co wschodziło, obudziłam się i zauważyłam, że Krzysztof poszedł do łazienki, by przygotować się do pracy. Jego telefon leżał na łóżku obok mnie. To był ten moment, który czekałam. Czułam, że muszę sprawdzić, co kryje się w jego telefonie, żeby dowiedzieć się prawdy. To był moment, w którym moje podejrzenia musiały zostać potwierdzone lub obalone. Ostatnio nasz związek przypominał ruiny tego, co kiedyś było. Zamiast wspólnych chwil miłości i rozmów, mieliśmy teraz milczenie i odległość. Nie byliśmy już tym szczęśliwym małżeństwem, które kiedyś nas łączyło. Poczułam się zagubiona i opuszczona, a jedyną rzeczą, którą jeszcze miałam, była prawda. Delikatnie sięgnęłam po telefon Krzysztofa, próbując nie wydać żadnego dźwięku. Serce biło mi mocniej, a ręce lekko drżały, gdy odblokowałam ekran. Zaczęłam przewijać wiadomości, aż trafiłam na wiadomości od nieznanego numeru. Moje serce zamarło, kiedy przeczytałam treść tych wiadomości. Były one jednoznaczne i nie pozostawiały żadnych wątpliwości. Krzysztof miał kochankę. Czułam, jak łzy zbierają się w moich oczach. To było jak uderzenie młotem w moje serce. Nie mogłam uwierzyć, że to prawda, że mój mąż, człowiek, którego kochałam, zdradzał mnie. Miałam dowody, ale wciąż nie wiedziałam, co dalej. Przeraziłam się myśli o rozmowie z Krzysztofem na ten temat. Boję się, że całe moje życie runie na łeb na szyję. Odłożyłam telefon męża, usiłując ukryć swoje emocje. Gdy Krzysztof wychodził z łazienki, udawałam przed nim, że nic się nie stało. Pożegnałam go i pozwoliłam mu wyjść do pracy, choć wewnętrznie byłam rozdarta. Wiedziałam, że muszę się zastanowić, jak dalej postąpić, jaką drogę obrać. Nasze małżeństwo było teraz na krawędzi przepaści, a ja musiałam podjąć decyzję, która zmieni moje życie na zawsze. Gdy Krzysztof wyszedł do pracy, załamałam się. Wylewały się ze mnie łzy przez godziny, a ból w moim sercu był nie do zniesienia. To uczucie zdrady, oszukania i utraty zaufania było przewrotnie okrutne. Spędziłam rano i południe płacząc, próbując zrozumieć, jak mogło dojść do takiego punktu w naszym małżeństwie. W końcu, po wielu godzinach płaczu i refleksji, zrozumiałam, że muszę poznać prawdę, bez względu na to, jak bolesna mogłaby być. Nie mogłam dłużej żyć w tej niewiedzy, która niszczyła nasz związek. Byłam gotowa na to, żeby dowiedzieć się, z kim Krzysztof mnie zdradza. Zdecydowałam się poszukać pomocy. Wyszukałam detektywa prywatnego w internecie, który mógłby mi pomóc. Znalazłam kogoś, kto wydawał się odpowiedni. Po krótkiej rozmowie telefonicznej umówiłam się z nim na spotkanie następnego dnia. Spotkanie z detektywem było nerwowe. Opowiedziałam mu o moich podejrzeniach, o tym, że widziałam wiadomości na telefonie Krzysztofa i jestem pewna, że mnie zdradza. Detektyw słuchał uważnie i zapewnił mnie, że zajmie się tą sprawą. Obiecał, że podejmie wszelkie kroki, aby dowiedzieć się, z kim mój mąż mnie zdradza. Podziękowałam mu i wróciłam do domu, czekając na wiadomości od detektywa. To było jak walka o własne życie, o prawdę, która mogła zmienić wszystko. Musiałam być silna i gotowa na to, co miało nadejść, nawet jeśli oznaczało to, że moje życie znacząco się zmieni. Minęło kilka dni od mojego spotkania z detektywem, a ja starałam się zachowywać normalnie w obecności Krzysztofa. To było dla mnie tak trudne,
udawanie, że o niczym nie wiem, że jestem niewinna i szczęśliwa. Chciałam dać detektywowi czas na zebranie informacji, ale każdy dzień stawał się dla mnie coraz bardziej udręką. W końcu, pewnego dnia, odezwał się detektyw. Powiedział, że ma już wszystkie informacje i chce się ze mną spotkać, żeby mi je przekazać. Byłam zestresowana i nerwowa, ale nie mogłam się doczekać, żeby poznać prawdę. Pojechałam na spotkanie z detektywem. Miał przy sobie zdjęcia. Kiedy je zobaczyłam po raz pierwszy, wydawało mi się, że to moja wyobraźnia płata mi figle. Na pierwszych zdjęciach widziałam Krzysztofa i moją matkę razem. Próbowałam sobie tłumaczyć, że pewnie spotkali się, żeby porozmawiać o czymś ważnym, może o naszym małżeństwie. Moje serce wierzyło, że jest jakiś uzasadniony powód. Ale detektyw kontynuował przeglądanie zdjęć. Na kolejnych ujęciach zobaczyłam coś, co zmroziło mi krew w żyłach. Krzysztof i moja matka całowali się. Nie mogłam w to uwierzyć. To było jak cios w brzuch. Moje serce krwawiło, a łzy wylewały się z moich oczu. Wtedy powiedziałam detektywowi, że nie chcę już oglądać dalszych zdjęć. To, co widziałam, wystarczyło, żeby zrozumieć, że mój mąż zdradzał mnie z moją własną matką. Było to tak okropne, że nie potrafiłam tego znieść. Wróciłam do domu, trzęsąc się ze złości, bólu i szoku. To, co odkryłam, miało potencjał zmienić nie tylko moje życie, ale także życie mojej rodziny. Byłam teraz w sytuacji, z której nie było wyjścia. Gdy Krzysztof wrócił do domu, a moje oczy były zalane łzami, wiedział, że coś jest bardzo nie tak. Moje emocje były tak intensywne, że nie mogłam już ich ukryć. Starał się zbliżyć do mnie, pytając, co się stało, ale ja nie potrafiłam już dłużej udawać. Wybuchłam wściekłością i bólem. To był moment, w którym wszystkie moje emocje wybuchły. Krzyczałam na niego, pytałam, jak śmiał przychodzić i zadawać pytania, skoro już wiedziałam wszystko. Moje słowa były jak ciosy, które chciałam, żeby on odczuł tak samo, jak ja odczułam ból. Krzysztof był w szoku. Jego twarz wyrażała zdziwienie i niedowierzanie. Wiedział, że musiałam coś odkryć, ale nie zdawał sobie sprawy, że już to wiem. Był w tym momencie bezradny, próbując znaleźć słowa tłumaczenia. Ale już wtedy wiedziałam, że nie ma usprawiedliwienia dla jego zdrady. Próbował się bronić, zapewniać, że to nie jest tak, jak się wydaje, że jest to jakiś błąd lub nieporozumienie. Ale nie miałam już cierpliwości na jego tłumaczenia. Powiedziałam mu, że widziałam zdjęcia, że widziałam, jak całuje się z moją własną matką. To było tak bolesne, że nie mogłam tego znieść. Nasza kłótnia trwała dłużej, a słowa, które padły między nami, były jak ostrza, tnęły nas na kawałki. Nasze małżeństwo, które kiedyś było pełne miłości i nadziei, teraz stało się polem walki. Nie miałam już siły na rozmowę. Powiedziałam mu, żeby wyszedł z domu, że nie chcę go więcej widzieć. Było to jedno z najtrudniejszych wyzwań, jakie musiałam podjąć, ale nie mogłam dłużej żyć w toksycznym związku. Krzysztof opuścił dom, a ja zostałam sama, siedząc w pustej sypialni, opustoszała i zrozpaczona. Zastanawiałam się, jak doszło do tego punktu, jak nasza miłość mogła się tak skończyć. Moje serce było rozdarte, a ból, jaki czułam, był nie do zniesienia. To, co odkryłam, zmieniło moje życie na zawsze i nie miałam pojęcia, co przyniesie przyszłość. Teraz musiałam stawić czoło prawdzie i podjąć decyzje, które wpłyną na moją dalszą drogę życiową. Następnego dnia, siedząc samotnie w domu, nieustannie płakałam. Wszystko, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku dni, przewijało mi się przed oczami. Byłam w głębokim smutku i bólu, nie wiedząc, jak mam dalej żyć, co mam robić. Nagle usłyszałam pukanie do drzwi. Otworzyłam je, a tam, z przerażeniem w oczach, zobaczyłam moją matkę. W pierwszej chwili zapanowała we mnie fala wściekłości. Jak mogła? Jak mogła zdradzić mnie z moim własnym mężem? Jak mogła to zrobić za moimi plecami? Wściekłość wydobyła się z mojego wnętrza i zaczęłam ją zaczepiać słowami. Pytałam, jak mogła zrobić coś takiego, jak mogła z nim spać, kiedy wiedziała, że to jest moje małżeństwo, że to jest moje życie.
Moja matka próbowała się tłumaczyć, próbowała przeprosić, mówiła, że to nie powinno się zdarzyć, że jest jej wstyd i żal. Ale moje serce było zbyt zranione, żeby słuchać jej wyjaśnień. W końcu zamknęłam jej drzwi przed nosem. To była jedna z najtrudniejszych decyzji, jakie musiałam podjąć. Wiedziałam, że nie mogę jeszcze teraz podjąć ostatecznej decyzji co do przyszłości mojego małżeństwa i relacji z matką. To było coś, co wymagało czasu, refleksji i spokoju. Zostałam sama w domu, z rozdartym sercem i tysiącem pytań. Co dalej? Jak można było naprawić to, co zostało zniszczone? Byłam teraz sama ze swoimi myślami i emocjami, musiałam znaleźć drogę do wyjścia z tej mrocznej sytuacji. Kilka dni spędziłam w samotności, próbując zrozumieć, co powinnam teraz zrobić. Chodziłam na długie spacery, siedziałam sama i rozmyślałam. To były trudne dni, wypełnione emocjami i pytaniem o przyszłość. Cały ten czas otrzymywałam wiadomości od Krzysztofa i mojej matki. Przepraszali, błagali o wybaczenie, tłumaczyli się, że to były błędy, że żałują. Ale moje serce było zbyt zranione, aby teraz słuchać ich słów. Nie mogłam uwierzyć, że mogli mnie tak zdradzić. W końcu podjęłam decyzję. To był trudny wybór, ale czułam, że to jedyna droga, którą mogłam iść. Napisałam do mojej matki, że nie chcę już mieć z nią kontaktu. To było tak bolesne, ale musiałam ochronić siebie i swoje serce przed kolejnym zranieniem. Moja matka była osobą, którą kochałam i szanowałam, ale teraz musiałam odciąć się od niej, żeby zacząć goić swoje rany. Następnie napisałam do Krzysztofa. Powiedziałam mu, że nie chcę go już więcej widzieć ani słyszeć. To, co on zrobił, było dla mnie nie do zaakceptowania. Nie chciałam dłużej być w związku, który został zrujnowany zdradą. Była to trudna decyzja, ale wiedziałam, że muszę iść dalej i szukać nowego życia. Po wysłaniu tych wiadomości poczułam się wolna od ciężaru ich obecności. Były to początkowe kroki na drodze do gojenia mojego serca i szukania nowego początku. Nie wiedziałam jeszcze, co przyniesie przyszłość, ale wiedziałam, że teraz muszę skupić się na sobie i na tym, żeby znaleźć wewnętrzny spokój i szczęście, które straciłam. Z czasem, z trudem, ale coraz bardziej, zaczęłam wracać do normalności. To było jak wchodzenie przez ciemny tunel, ale wiedziałam, że muszę iść naprzód. Opuściłam przeszłość, która mnie zraniła, i nie chciałam już patrzeć wstecz. Nie utrzymywałam kontaktu z matką ani z Krzysztofem. To była decyzja, którą podjęłam, żeby chronić siebie przed dalszym bólem. Nie było to łatwe, ale wiedziałam, że muszę zacząć nowe życie. Rozpoczęłam terapię, aby pomóc sobie w poradzeniu sobie z bólem i traumą, jakie przeżyłam. To było ważne, żeby zrozumieć, dlaczego to się stało i jak mogę się z tego nauczyć. Stopniowo zaczęłam budować nowe życie, skupiając się na sobie, na swoim rozwoju i na odnalezieniu spokoju. Nie wiedziałam, co przyniesie przyszłość, ale miałam nadzieję, że kiedyś uda mi się odnaleźć szczęście i spokój. Była to historia o bólu, zdradzie, ale także o sile i odbudowie. Chciałam, żeby to była historia o przetrwaniu i o tym, jak można znaleźć nowy początek nawet po najtrudniejszych chwilach w życiu. Zakończyłam tę historię, nie wiedząc, co przyniesie przyszłość, ale gotowa, żeby iść naprzód i szukać lepszych dni.